Państwa. W niedzielę dnia 28 kwietnia mieliśmy okazję oglądać spektakl przygotowany przez grupę teatralną w Calgary pod tytułem Karol oraz Czarowna Noc Sławomira Mrożka. Będziemy dzisiaj rozmawiać kolejno z reżyserką programu panią Mirą Starczyk, z aktorem Michałem Filasińskim oraz przedstawicielem widowni panem Jackiem Mikołajko. Czy możesz nam, Miro, powiedzieć, dlaczego tym razem wystawiłaś sztukę współczesną? Myślę, że z przyczyny bardzo prostej. Jesteśmy trochę zmęczeni klasyką. Zespół istnieje już 4 lata i dotychczas wybieraliśmy tylko autorów klasycznych. Czas już było spróbować sił w sztukach współczesnych. Poza tym z rozmów z ludźmi wynikało, że chcieliby widzieć na scenie coś mniej znanego niż rzeczy klasyczne, znane ze szkoły chociażby. Dlaczego wobec tego jako pierwszego autora sztuki współczesnej wybrałaś właśnie Mrożka i jego jednoaktówki Karol i Czarowna Noc? Dlaczego Mrożek? Wybór autora w naszej grupie jest sprawą zupełnie personalną. Po prostu bardzo lubię Mrożka. Widziałam jego sztuki źle i dobrze wystawione na różnych scenach i polskich, i europejskich. Chciałam po prostu spróbować, czy rzeczywiście inscenizacja Mrożka jest aż tak trudna, jak o tym się mówi i pisze. No a co na temat Karola? Przez długo zastanawialiśmy się właśnie, które sztuki wybrać. Wybraliśmy dwie jednoaktówki z tematyką bardzo charakterystyczną dla Mrożka. Jedna to jest Czarowna Noc, której nie zobaczymy dzisiaj, mówiąca o ludzkiej słabości, o tym, że boimy się ludzi, że boimy się samych siebie, swoich snów, swoich marzeń. I druga, Karol, w której autor porusza problem przemocy w stosunku ofiary do prześladowcy, problem poczucia wolności i pojęcia wolności. Zobaczymy wobec tego fragmenty, obszerne fragmenty Karola. Proszę wejść. Dobry panie doktorze. To jest dziadek. Witam pana. O, dziadek. Nadzwyczajnie dobrze się jeszcze trzyma. Ja właśnie z nim przyszedłem. Panowie z polowania. Wypadek strzelany. Przebitka wokół? Nie. Dziadek dopiero będzie strzelał. A więc ten wypadek dopiero nastąpił. Panowie przyszli profilaktycznie. Nie będzie żadnego wypadku. Dziadek po prostu strzelił. To konieczne. Panie. Dziadek musi strzelać. Jeżeli zachowa się higienę strzelania, to nie widzę powodu do przeciwska. Starość ma swoje prawa. A właśnie. Chodzi tylko o okulary. Głupoty ze zdrowiem. Dziadek źle widzi. Jak mu się na okulary postrzeli? Więc, o ile dobrze rozumiem, będzie strzelał do celu. Rzecz jasna. O, a niech pan patrzy. Idź pan. O, już szukam. Czego szukam? Dziadku! A dziadek na spokój, jego tu nie ma. Rzeczywiście, nie ma go nikogo poza nami. Dziadek jest zawzięty, ja go znam. Patriota. Tak, też. Ale tu chodzi o Karola. Jakiego Karola? Jeśli będziemy wiedzieli, jakiego Karola. Czy to znajomy pan? Właśnie to należy sprawdzić. W jaki sposób? To trzeba dać dziadkowi okulary. Że to można. A jak go pozna? A to będzie do niego strzał. Michał, widzieliśmy cię właśnie w tej chwili w roli współczesnej. Powiedz, jak czujesz się w tego typu roli zupełnie innej, odmiennej od ról klasycznych, które grywałeś? Jak się czuję? No, chyba trochę lepiej. Tym bardziej, że wydaje mi się, że jest to chyba trochę łatwiejsze. Przynajmniej tak mi się wydaje, dla mnie jest trochę łatwiejsze.
A poza tym, jeżeli porównuje się na przykład chociażby z Guślarzem, z Dziadów, tam była to rola starego człowieka, tutaj jak to sam autor określa, wnuk jest człowiekiem w wieku 30 paru lat, w związku z tym jest to chyba po prostu łatwiejsze. Tym bardziej, że jeśli chodzi o role klasyczne, takie jak na przykład Wysockiego w Nocy Listopadowej czy Guślarza, gdzie ma się do czynienia z poezją, bardzo łatwo jest po prostu przestać grać, a stać na scenie i recytować. Rozumiem. Czy to zdanie, które w tej chwili wypowiedziałeś, podzielają również twoi koledzy? No, trudno mi za nich odpowiadać, ale wydaje mi się, że chyba mają podobne zdanie jak ja. No, nie wiem, nie mogę w pełni odpowiedzialności za to wziąć. Chodziło mi o to jako grupa cała, która bierze udział w tych przedstawieniach. A jako grupa, no więc chyba... Czy wolicie role współczesne? No chyba powiedziałbym, że w tej chwili to chyba troszeczkę za wcześnie o tym mówić. Za wcześnie sądzić. Rozumiem. Czekamy na następne wobec tego. Mira, zwrócę się z podobnym pytaniem do ciebie. Czy uważasz, że inscenizacja Mrożka była łatwiejsza niż inscenizacja sztuk klasycznych i mniej problemowa? Przyznam się, że ja się przyzwyczaiłam już trochę do sztuk klasycznych i do autorów klasycznych, ale łatwiejsza z tego względu, że mniej kosztowna i łatwiej jest niewątpliwie pracować z trzema aktorami na scenie niż z prawie 30, tak jak to było w Dziadach czy w Nocy Listopadowej. Wolę poświęcić więcej czasu każdemu z nich i to jest tylko możliwe w takich sztukach, jeżeli aktorów jest mniej. Czujesz po prostu bardziej personalny kontakt z aktorami. Oczywiście, można więcej włożyć pracy nad artyzmem każdej roli. Rozumiem. I każda rola wydaje ci się bardziej wypracowana, jednym słowem. Tak, absolutnie. Przyjrzyjmy się wobec tego dalej Karolowi. Osłabienie wzroku rzeczywiście znaczne. Czy można wiedzieć, w jakich warunkach pański dziadek stracił ostrość wzroku? Dziadek. Tak, pytanie. A dziadek zawsze wypatrywał ciemnotniejsza. A u nas to nie pan, trzybrodne. Tak, to męczy wzrok. Tyle razy żeśmy mu mówili. Niechże dziadzio poczeka z tym wypatrywaniem do Wielkiej Nocy, żeby się umyje. Ale nie. Taki zawzięty, on nawet przez sen patrzy. Ale wróćmy do pacjenta. A to... Co? No, przeczytać. Przeczytać? Tak, przeczytać. Esko! Chwileczkę. A teraz? Głodny jestem! Nie o to chodzi, czy teraz pan to może przeczytać? Nie! Postaramy się zaraźć. A teraz? Nie! A teraz? Nie! A teraz? Nie! A teraz? Nie! A teraz? Kiedy? A teraz? Rany! Czego pan się śmieje u diabła? Mamy skutki! Obawiam się, że nic nie da zrobić. Tak? To jakiś szczególny przypadek. To pewnie złe podejście do dziadka. A dziadek po prostu nie umie czytać. Jacku, jako przedstawiciela widowni spytam cię najpierw o wrażenia na temat doboru repertuaru. Czy słusznie, że właśnie Mrożek i czy słusznie, że te jednoaktówki? Muszę się przyznać do pewnej wady. Jeżeli coś argumentuje piękna kobieta i do tego reżyser, to mam taką nieprzepartą
wadę, że się zawsze zgadzam. Ale nie tylko. Uważam dobór repertuaru w czasie ostatniego przedstawienia za trafny. Wydaje mi się, że pozycje klasyczne, którymi teatr do tej pory się zajmował, są niezbędne i nadal powinny stanowić przeważającą większość przygotowywanych widowisk. Są one niezbędne dla naszej młodej polonijnej widowni, niezbędne dla tych, którzy nie mieli nigdy okazji oglądać zawodowego teatru w Polsce, tak, a także i dla nas wszystkich, którzy mieliśmy taką okazję, ale bardzo chętnie dokonujemy porównań, przypominamy sobie, jak to było w tej Polsce i generalnie rzecz biorąc przeżywamy na nowo pewne sprawy. Wydaje mi się jednocześnie, że utwory autorów, dramaturgów powojennych, współczesnych są także niezbędne w repertuarze takiego teatru, przede wszystkim ze względu na to, że pozwalają nam zachować, tak bym to określił, smak polski. Smak polski, bez którego stajemy się tylko nędzną łupinką wyrzuconą na brzeg obcego kontynentu. Czym wybór Mrożka był trafny? Mrożek uchodzi za autora trudnego, ale w tym wypadku wybrano jednoaktówki stosunkowo łatwe, a jednocześnie bardzo ściśle powiązane z polską rzeczywistością. Przecież studium, jak to określono w przedmowie do przedstawienia, terroru i strachu jest ciągle aktualny w Polsce. Tak, przez cały okres. Kapitalne są sceny w drugiej jednoaktówce, gdy jeden bohater ściąga drugiego za nogi, gdy ten wreszcie zdecydował się działać aktywnie. I bynajmniej nie ściąga go po to, żeby zająć jego miejsce i działać, zamiast niego skorzystać coś, tylko robi to po to, żeby zacząć filozoficzną, właściwie pseudofilozoficzną dyskusję, która do niczego nie prowadzi. Kawał Polski, krótko mówiąc. Świetnie. A jak oceniasz postępy aktorów? Jedna z autorek, biorąca udział w ankiecie naszego polonijnego biuletynu w Calgary, powiedziała, że to było bardzo blisko teatru zawodowego. Ja się całkowicie z tym zgadzam i większość, właściwie wszyscy moi rozmówcy także się z tym zgadzają. Tak? Gdy przyjechałem do Calgary, pierwszym wydarzeniem kulturalnym przez duże W była inscenizacja Nocy Listopadowej. Prawie że pełnospektaklowe widowisko z udziałem sporej liczby aktorów. Według tej samej zasady utrzymane były Dziady, z którym zespół poradził sobie doskonale. Mrożek to zupełnie coś innego. Nowoczesna sztuka, w której praktycznie rzecz biorąc dwóch aktorów dźwiga cały ciężar przedstawienia na swoich barkach i dzielnie mu w tym sekunduje dwóch dalszych. Cztery osoby bawią nas przez prawie dwie godziny. Obejrzyjmy wobec tego następny kawałek spektaklu. Powiedział, że jestem blada. A to nam nie przeszkadza. A ja chciałbym zadać panu parę pytań. Nic wam nie powiem. A zresztą o to chodzi. A raczej o kogo chciałbym zapytać. Nie znam nikogo, w niczym nie brałem udziału, nie znam żadnych adresów i kontaktów. Nic wam nie powiem. A jak zapytam ładnie? A co chcecie wiedzieć? A dlaczego pan chciał, żeby dziadzio strzelał do tarczy, do taszy? W imię humanizmu i zachowania moralnych zasad współżycia między ludźmi. A dlaczego pan chciał, żeby dziadko będę bez broń? Myślałem, że to się może stać niebezpieczne i dlatego... O, niebezpieczne. A dla kogo niebezpieczne? No, bądź to starszy człowiek. Na pewno bardzo zacny, ale sterany życiem. Poczytalność osłabiona. A zresztą mogę się mylić. Pytam, dla kogo niebezpieczne? No, dla wszystkich. Dla wszystkich? A nie pan pośle. A czy ja się boję tego niebezpieczeństwa? Tak? Ja. A wie pan dlaczego? Dlatego. Czy ja wiem? Może brak wyobraźni?
Ja się nie boję tego niebezpieczeństwa, bo ja nie jestem. Wie pan, kto ja nie jestem? No. No, śmiało. No, no. Karo. No. Karolem? No właśnie, no! Nie, to było śmieszne. Żaden prosty, uczciwy człowiek na tym świecie nie ma nic przeciwko temu, żeby wziąć sobie strzał. Kto ma czyste sumienie, ten może spać spokojnie. O, Karol! Ten się trzęsie ze strachu. A bo wiecie, my poznamy go wszędzie. Szczególnie teraz, jak dziadu ma te okulary. Dlaczego nie pozwalacie mi wyjść? To niedemokratyczne. Zaraz. W tej chwili miliony prostych, spokojnych ludzi na całym świecie wchodzą i wychodzą kiedy chcą. Czy to będą drzwi zwyczajne, na zamysach, zasuwane, wahadłowe, zasłony z paciorku wreszcie, czy ma? Szereg i furkot tych drzwi rozlega się nieprzerwanie, spokojnie i radośnie. Tylko pan. Pan nie należy do tych radosnych rzeczy. Czy to nasza wina? To macie być ku mnie. To pan jest Karol, nie? A kto protestował, kiedy powiedziałem, że strzelba nabita jest od 20 lat i taki stan rzeczy nie może dłużej trwać? Kto chciał zmusić mnie tego serca, żeby czytał? Prędzej! Kto nie chciał dać okularów biednemu staruszkowi? Pan jest Karol. Nie, przysięgam. Ja mam dowód osobisty, ja pokażę. Nie. Dowód nic nie znaczy. Dziadek cię poznał, Karolu. Dziadek się może mylić. Dziadziu, zaczynam. Panowie, poczekajcie. To jakaś pomyłka. Tragiczne nieporozumienie. Ja nie twierdzę, że Karol jest niewinny. Przeciwnie, to jest jakiś chyba wyjątkowo obrzydliwy typ. Ale dlaczego akurat ja? Niech dziadziu rzuci okiem dookoła. Przeanalizuję. Na mnie jest zawsze czas. Przyjmuję w niej paszczę od 2 do 6. Macie mnie panowie jak Boga. Tymczasem warto się rozglądnąć. Jak Boga kocham, warto. A nóż prawdziwy Karol siedzi sobie gdzieś tam w cieple. Pije mleko. I śmieje się z was z kołach, panowie, ten wstrętny Lolo. Czy taka myśl nie przyszła wam do głowy? To fakt. Przecież nie tylko jeden taki Karol może być na świecie. Dwóch, trzech. Dziadziu, jak robimy tego, to poszukamy dalej na wszelki wypadek. 2, 3, 10, 100. Wszyscy mogą być Karolami, wszyscy. Tylko nie ja. A panowie, tracicie tu akurat tyle czasu na tego jednego, który nie jest tym. Podczas gdy tamci sobie hulają jak chcą. Tak. Może być więcej takich Karolów na świecie. Dziadziu! Dziadziu ma naboje? Ho, ho! Wystarczy dla wszystkich! Świetnie, Dziadziu, świetnie! Strzelać tylko nie do mnie w każdym razie. Przejdźmy teraz do najbardziej przykrego punktu naszej dyskusji. Bardzo słabej frekwencji na imprezach kulturalnych. Jacku, czy masz na ten temat coś do powiedzenia? Może nie mówmy o słabej frekwencji na wszystkich imprezach kulturalnych. Imprezy, które odbywały się po premierze Mrożka, miały zupełnie przyzwoitą frekwencję. Natomiast jeśli chodzi o Mrożka, to jestem zdania, że był to swego rodzaju kulturalny skandal w Calgary. Uważam także, że nie powinien się on nigdy powtórzyć. W przeciwnym razie sądzę, że należałoby dojść do wniosku, że nie jesteśmy po prostu godni ogromnego wysiłku i pracy, jaką aktorzy wkładają. Chciałbym przejść teraz do bardziej konkretnych uwag. Wydaje mi się, że jest kilka punktów, kilka propozycji, które mogłyby poprawić frekwencję.
Przede wszystkim sądzę, że wobec zwiększającej się liczby imprez organizowanych przez różnorodne organizacje polonijne należałoby zsynchronizować aktywność wszystkich organizacji, tak aby w sytuacji, gdy odbywa się jakaś bardzo ważna impreza, nie odbywały się imprezy konkurencyjne. Tak, jest to możliwe w aktualnej sytuacji. Konieczna jest dalej bardzo szeroka, wyczerpująca informacja o autorze, o treści proponowanego programu, o problematyce, którą porusza. Nie wystarczy autor, tytuł i data. Robi to biuletyn polonijny, zaczął to robić. Myślę, że wszystkie plakaty, ulotki, nasza telewizja musi robić to samo. To zachęca widza, który nie jest zbyt dobrze poinformowany, a chyba wszyscy na emigracji stajemy się coraz gorzej poinformowani. I wreszcie ostatnia kwestia. Problem odpłatności za bilety tych najnowszych emigrantów, którzy są wspomagani przez rząd i mają na wszystkie wydatki dziennie około 4 dolarów. Wydaje mi się, i ten pogląd podziela spora grupa moich rozmówców, że w tej sytuacji niemożliwe jest wydanie 4 czy 8 dolarów na bilet. W związku z tym postulowałbym zniesienie opłat przejściowe dla tych widzów, względnie redukcję do symbolicznej opłaty. W przeciwnym razie miejsca tych widzów w ogromnej i pięknej sali będą świeciły pustkami. Dziękujemy Ci bardzo, Jacku, za tę wypowiedź. Chciałem jeszcze zwrócić się do Miry z pytaniem, czy nie obawiasz się, że ten brak oddźwięku i zainteresowania po prostu zniechęci tą grupkę zapaleńców i nastąpi całkowita stagnacja naszego życia kulturalnego tutaj w środowisku polonijnym? No niestety już zniechęcił. Po prostu podjęliśmy decyzję zawieszenia na jakiś czas naszej działalności, chociażby ze względów finansowych. Tak, właśnie tutaj chciałbym jeszcze jedno dodać, że powiedzmy zniechęcenie to zniechęcenie. Ja osobiście, nie wiem jak koledzy się, ale ja się tam znowuż tak bardzo nie zniechęciłem, ale tutaj trzeba przejść do spraw absolutnie finansowych. Trzeba pamiętać o tym, że wystawienie każdej sztuki kosztuje, to nie jest za darmo. Powiedzmy, jeśli chodzi o Mrożka, nie było to bardzo drogie, ale jednak kosztowało te kilkaset dolarów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, tak jak mieliśmy chociażby Dziadów, które kosztowały nas około 600 dolarów, to teraz na jesieni zamierzaliśmy wystawić bądź Śluby Panieńskie, bądź Zemstę. Tak. W takim układzie Zemsta bądź Śluby Panieńskie ze strojami, ze światłami, ze wszystkim by kosztowały około 800-900 dolarów. W związku z powyższym, żeby tylko się zwróciło to wszystko, tak. Potrzebna jest przy 4 dolarach za jeden bilet, potrzebna jest frekwencja 200-250 osób. Albo 400 za 2 dolary. Rozumiem. Tak, no są to na pewno problemy bardzo trudne i nie zostaną rozwiązane natychmiast. Miejmy nadzieję jednak, że Państwo wyciągną jakieś wnioski z tej dzisiejszej naszej dyskusji. A teraz przejdźmy do następnego fragmentu. Ale czekajcie, posłuchajcie mnie! Ciemna cholera! Moja kanapa odsuwaj! Ja nic nie chcę! Ja nawet nie potrzebuję tych okularów! Pani dziadzie, ja tam mogę zatrzymać! Ale ja chcę sprawiedliwości! Ja się jej domagam! Nie mnie, ale Karola! Poświęć to mi za pałką! Ja go robię! Panowie, i dlatego właśnie pozwolę sobie zbić okrzyk, nie żyje strzelanie. Ale nie mogę pogodzić się z myślą, ażeby piękna i szlachetna idea strzelania została wypaczona przez fatalną pomyłkę strzelniczą. Panowie, to nie ja jestem tym, do którego należy strzelać. Niemorony, walk uciekł. Etyko, niech dziadek serwuje panie do środka. Dobrze jest! To znaczy, że zaraz wyjdzie. O, to młodzież! Dobrze. Wszystko powiem. Czas naszej rozmowy dobiega niestety końca. Dziękuję gościom naszego programu za bardzo interesujące wypowiedzi.
A ja w imieniu wszystkich widzów chciałbym bardzo serdecznie podziękować całemu zespołowi za wspaniały wieczór i prosić, nie zniechęcajcie się. Dziękujemy raz jeszcze. Przypominam Państwu, że w dniu 17 maja we czwartek o godzinie 19 będziemy w Domu Polskim gościć aktora Piwnicy pod Baranami, Jerzego Koprzewskiego Bułeczkę, w spektaklu Colabrion Romain Rolanda oraz Konopielka Redlińskiego. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Słucham. Tak, słucham pana. Tak jest, bardzo proszę. Od drugiej do szóstej, tak. Kiedy panu będzie wygodnie? Bardzo proszę, jutro o czwartej. Nie, proszę się nie martwić, na pewno coś poradzimy. Czy można prosić o nazwisko? Wpiszę pana na listę pacjentów. Tak, słucham. A więc imię Karol. Co? Nie. Karol, tak. A więc do jutra. Dziadzio nie poznaje swojego doktorka. A więc dziadzio, jutro o czwartej. Tak, jutro o czwartej. On będzie u mnie. Kto? Jak to kto? No Karol. Oczywiście. No to pa do jutra.